Cześć. Wróciła Liga Mistrzów. Liga Mistrzów to takie miejsce, w którym obserwujemy największe kluby z najpotężniejszych lig w Europie. Z La Liga, z Premier League, z Serie A, z Bundesligi i, no okej, niech im będzie, z Ligue 1. Listę uczestników najważniejszych w Europie rozgrywek klubowych uzupełniają kluby z lig, które kto jest w miarę chociaż zdrowy na umyśle, tych lig by do tych najpotężniejszych nie zaliczał. Jednym z przedstawicieli tych mniejszych lig jest Ajax, któremu bardzo mocno kibicuję od kiedy tylko pamiętam. No i tak sobie myślę o tym Ajaxie, który swoją drogą bardzo ładnie się Ligą Mistrzów przywitał. Pozdrawiamy AEK Ateny. No w każdym razie skłoniło mnie to do myślenia, że kurczę, każdy z nas, zakładam, że w mniejszym lub większym stopniu trochę się tam interesuje jakimś klubem hipsterskim, powiedzmy. Ale jaki jest limit tego, jak wieloma małymi klubami mniej popularnymi możemy się interesować na tyle, żeby móc z czystą odpowiedzialnością powiedzieć, że wiemy, co tam się dzieje, wiemy, jak taka czy inna ekipa gra, wiemy, czego się po niej spodziewać. No i nie wiem, jaki jest taki limit. Wychodzę z założenia, że dla każdego jest on troszeczkę inny. No w każdym razie stwierdziłem, że żeby wiedzieć, z kim potyka się Real, żeby wiedzieć, z kim potyka się Ajax, no to fajnie byłoby się zaopatrzyć w jakieś źródło takiej nieprzesadnie wymagającej wiedzy. Źródło, które nie sprawiłoby, że spędzę nie wiadomo jakie godziny nad rozpracowywaniem rywala, ale dałoby mi jakieś tam pojęcie. No i właśnie dlatego uznałem, że kupię sobie takie cudo. Takie cudo, z którym wiązałem olbrzymie nadzieje i które teraz dla was w bardzo rzetelny sposób zrecenzuję, wydam swoją opinię na jego temat. Tak naprawdę to nie. To raczej dosyć oczywiste, że chyba każdy YouTuber, mając jakikolwiek przedmiot w rękach, zastanawia się, w jaki by tutaj sposób go nie wykorzystać ku chwale swojego kanału, ku większej ilości wyświetleń. No generalnie, wiecie, łapię sobie śrubokręt i się zastanawiam, czy ja mogę coś na swój kanał nagrać związanego z tym śrubokrętem? Z tym konkretnym akurat nie, bo nie jest to śrubokręt Borussii Mönchengladbach i nie ma żadnego herbu. Jest wprawdzie pomarańczowy, ale to troszeczkę mało. No tak czy inaczej, uznałem, że kupię sobie ten przegląd sportowy z takim, z czystą premedytacją, potężną premedytacją, żeby tam powyłapywać jakieś smaczki, bo wiecie, tego już nie ma w sprzedaży tak czy inaczej, a pośmiać się z tego czy innego zawsze jest sklawo. Pierwsze, co mi się rzuciło w oczy, to zobaczcie. Tutaj powinno być jakoś w miarę widać to, co przegląd sportowy uznaje za ten podstawowy skład Ajaxu, który powinien wybiegać w Lidze Mistrzów. I wiecie co? Brakuje tutaj takiego faceta, który w pierwszej kolejce strzelił dwie bramki i się nazywa Nicolas Tagliafico. I jeszcze więcej powiem. Nie, to nie jest zaskoczenie, że Argentyńczyk się w wyjściowym składzie Ajaxu w tym meczu znalazł. Powiem więcej. Od kiedy w styczniu zasilił ekipę z Johan Cruyff Arena, no to tak jakoś wyszło, że jeżeli tylko nie był zawieszony za kartki, to zawsze grał. I to bardzo dobrze grał. To jest jeden z najlepszych lewych obrońców, jakich miałem przyjemność oglądać w Amsterdamie. I chwilę się zastanawiałem, czym się panowie, czy osoba odpowiedzialna za stronę poświęconą Ajaxowi, czym się kierowała, stawiając na Maximiliano Webera na tej stronie. No i zastanawiałem się krótko, bo tak jakoś śmiesznie wyszło, że to jest to, co tam wpisali, to jest po prostu skład, który grał z Dynamem Kijów ostatni mecz w eliminacjach i tyle. No, cała tajemnica. Tak, to nie warto. Nie warto patrzeć na to, czy akurat Tagliafico był po prostu zawieszony za kartki. Nie warto patrzeć na to, że akurat taki na przykład David Neres, który też w zasadzie z automatu ma miejsce w składzie Erika Ten Haga. Nie ma powodu, żeby patrzeć na to, że akurat był kontuzjowany i tylko i wyłącznie dlatego w pierwszym składzie się nie znalazł. No. O takich drobiazgach jak to, że udało mi się tutaj znaleźć
pierwszy raz w życiu w prasie drukowanej nazwę klubu z Amsterdamu, czyli Ajax, w mianowniku pisany przez KS, a potem jeszcze, żeby nie było zbyt konsekwentnie, to panowie uznali, że w kontekście Huntelara tam będą pisali, że wrócił do Ajaxu, to już Ajaxu przez XU. Okej, okay, takie tam czepianko się. No ale tak czy inaczej, wiecie, tak sobie myślę, że dobrali ten skład w taki, a nie inny sposób. I zakładam, że mało kto na tyle interesuje się Ajaxem, żeby widzieć, że to jest no, po prostu bzdura, nie bójmy się tego określenia. Ja tak sobie teraz myślę. Kupuję sobie taką gazetkę, żeby się z niej ponabijać, ale okej, poudawajmy, że chciałem się dowiedzieć czegoś na przykład o AEK Ateny, żeby wiedzieć, z kim Ajax ma do czynienia. No i jak ja, biedny robaczek, mam ufać temu wydawnictwu, jeżeli takie kardynalne błędy czynione są w kontekście mojego Ajaxu? Prosta rada i krótka. Polecam pytać na Twitterze kogoś, kto z jakiegoś powodu interesuje się takim czy innym mniejszym klubem, szukać takiej czy innej ekipy fansite'u albo posiłkować się anglojęzycznymi źródłami, bo no temu, co zrobił, temu skarbowi kibica przeglądu sportowego po prostu bym nie ufał. Co nie zmienia faktu, że jest ładnie wydany, podoba mi się. Papier przyjemny, pachnie tak, że można lekki haj złapać, także tutaj przynajmniej jest klawo. Ale hej, to nie jest tak, że wszyscy dziennikarze są źli, że wszyscy dziennikarze są niekompetentni, że wszyscy dziennikarze mają wywalone na to, co robią. Ciekawa sprawa, taki drobiażdżek w niedzielę. Mam nadzieję, że przed niedzielą ten film oglądacie, bo w niedzielę gra PSV z Ajaxem, także hit kolejki w Holandii, możliwe, że całej rundy. No tak czy inaczej, w związku z tym, że Mistrzostwa Świata w tym sporcie, to powinien być zdelegalizowany, jak on się nazywał, siatkówce, mają miejsce, no to na antenach Polsatu próżno było szukać tego meczu. I widziałem tylko opcję taką, że można sobie tam chyba 2 godziny po meczu obejrzeć powtórkę na którymś z kanałów Polsatu. Nie było możliwości, żeby nawet na IPLi sobie to zobaczyć. No i tak sobie myślę, że Kurucji gotuje się we mnie. Panowie mają jeden ciekawy produkt, dwa w zasadzie, bo jeszcze klasyki holenderskie do tego dochodzą. Dwa naprawdę ciekawe produkty, które są w stanie przyciągnąć postronnych widzów, a oni tego nawet na żywo nie pokażą, nawet na stronie internetowej. No i już się szykowałem do tego, żeby robić tutaj jakiś wybuch, jakieś wielkie frustracje i sranie żarem, ale okazało się, że bogowie dali nam prezent. Że ten boski prezent, ten boski podarek, że ten bożydar Iwanow, to jest bardzo spoko koleś, bo oznaczyliśmy go sobie na Twitterze, wiedząc, że redaktor Polsatu jest osobą, która wchodzi dosyć często w interakcje z kibicami, nie ma problemu z tym, żeby kogoś, kto bardzo mocno się Holandią interesuje, podpytać o zdanie. No, zapytaliśmy go, czy hej, czy tutaj się nie wydarzył jakaś pomyłka, coś takiego, że to chyba tak nie powinno być. Obiecał się temu przyjrzeć, no i myk, parę dni później pojawia się na stronie IPLi informacja, że będzie na żywo ten mecz dostępny. Strasznie fajna przyjemność, a to jest taki drobiazg, tak? Jeden drobiazg, że posłuchano nas, kibiców, tak? Że jakakolwiek reakcja nastąpiła i szkoda, że w kontekście Polsatu i takich drobiazgów w zasadzie tylko redaktor Iwanow, z tego co mi wiadomo, możliwe, że kogoś tam krzywdzę, że tylko redaktor Iwanow jest w stanie pomóc. Czy on twierdzi, że to nie jest tak, że on coś zrobił, bo nie jest osobą decyzyjną od tego, ale jednak mimo wszystko bardzo sympatyczne i mam nadzieję, że ktoś to widzi, jacyś inni dziennikarze, że naprawdę minimum interakcji z kibicami, tymi bardziej zaangażowanymi, tymi, którzy nie jest ich głównym celem, tylko dopierdolenie i takiemu czy innemu dziennikarzowi i pokazanie, że hej, ja wiem lepiej, a ty się gówno znasz. Da się? Da się. Przy okazji meczu Legii z Lechem strzeliło mi coś do głowy
i uznałem, że zrobię live'a z tego, jak oglądam ten mecz i jak sobie dyskutuję z osobami, które są akurat na czacie o tym, no, powiedzmy, widowisku, w dużym cudzysłowie. Tak czy inaczej, coś niesamowitego, że żyjemy w XXI wieku, ba, w końcówce drugiej dekady tego XXI wieku. Mam na YouTubie transmisję na żywo i bardzo, ale to bardzo wiele komentarzy stwierdza, że hej, dlaczego nie ma podglądu, hej, daj linka, hej, hej, hej. Zastanawiam się, na jakim świecie żyją ci ludzie, jakim cudem to jest możliwe, że no, nie ma się zielonego pojęcia na temat kwestii praw autorskich i tak dalej. No, coś niesamowitego, cytując największego polskiego dziennikarza na Twitterze. Jak? Dlaczego? I jeszcze ta pretensja, że ej, przecież mnie nie stać. Ej, to nie mój problem. Że ej, powinno być za darmo, ej, i tak dalej, i tak dalej. Ja powtórzę to, co powtarzam bardzo regularnie. Telewizja daje piłce nożnej pieniądze, mnóstwo pieniążka. I ten pieniążek może i zabija tego słynnego ducha sportu i tak dalej, ale pamiętajmy, że jeżeli chcemy, żeby, nie wiem, taki Raul na przykład swego czasu spał w tych wszystkich swoich komorach tlenowych, czy o co tam chodziło, żeby piłkarze byli na maksa możliwości eksploatowani, żeby przygotowywali się naprawdę w top warunkach i tak dalej, no to pieniążki są potrzebne. I skąd te pieniążki się wezmą? I wezmą się z telewizora, między innymi, z reklam i tak dalej. To nie jest tak, że dobry wujek Florentino po prostu wydrukuje banknoty i będzie na wszystko. No nie, witamy w prawdziwym świecie. Jeżeli chcecie, żeby kluby były bogate, jeżeli chcecie, żeby kluby oferowały rozrywkę na najwyższym poziomie, to niestety, ale trzeba za to zapłacić. I to też nie jest tak, że nie wiem, najważniejsze mecze Ligi Mistrzów powinny być za darmo, powinny być wszystkim, są należne wszystkim, tak, dostęp do nich. No nie, tak nie jest. To jest tylko rozrywka specyficzna. To nie jest coś, co jest potrzebne do życia, przykro mi. O tym, że nikt nikomu nie broni, nie wiem, pójść do kolegi, pójść do pubu, czy cokolwiek innego, żeby ten mecz obejrzeć, tylko że nie u siebie. No, nikt wam nie broni, naprawdę. Nie ma najmniejszego problemu. I na koniec tego filmu, który w gruncie rzeczy jest po prostu powrotem do jakiejś tam regularniejszych publikacji, a nie będących streamami, chciałem was zaprosić serdecznie na moją grupę, która się nazywa Zwolejawka. I na tej grupie jest mnóstwo bardzo zabawnych, śmiesznych, fajnych postów. Postów takich jak na przykład ten. No i chciałem się od razu odnieść do pewnego komentarza pod tym postem. Otóż kolega Kamil zapytał mnie, może jakiś zakład, jak Ajax wygra z Bayernem, goli pan Brudkę? Bardzo lubię takie dowcipne zakłady, towarzyszące oglądaniu piłki nożnej. Tutaj akurat nie ma mowy, żebym się założył, żebym stracił mój... Co jest dzięki czemu można odnieść wrażenie, że czasami nad czymś myślę i w ogóle, no nie, nie ma możliwości, straciłbym resztki wiarygodności jakiejkolwiek. Ale na przykład założyłem się z kimś, pozdrawiam Kiniu, że jeżeli Barcelona wygra Ligę Hiszpańską, no to będę miał przez cały chyba sierpień, już nie pamiętam, Manuela Neuera na Twitterze, na swoim awatarze. A jeżeli wygram, no to osoba, która się ze mną założyła, również będzie miała. Także fan klub Manuela Neuera w Polsce trzyma się bardzo mocno. Myślę też, że godnym anotowania jest to, jak bardzo ta osoba łączy fanów Barcelony i Realu w Polsce. No i to tyle na dzisiaj. Bardzo serdecznie zapraszam na moją grupkę. Grupkę, do której dołączyć można poprzez odpowiedzenie na pytania, które wam się wyświetlą po kliknięciu dołącz. To jest absolutnie niezbędne do tego, żeby zostać wpuszczonym. No. I to chyba tyle na dzisiaj. Tak. Dzięki za uwagę. Cześć.